Cześć, witam. Na początku powiem, że mieszkam w Międzyrzeczu, w województwie lubuskim. Nasze województwo, nie wiem dlaczego, mylone jest zawsze z województwem lubelskim, a przecież to my mamy do Berlina rzut beretem. Ziemia lubuska nie miała szczęścia do literatury. Rzadko który autor umieszczał akcję swych książek właśnie w naszym rejonie. Ale ostatnio wpadły w moje ręce dwie książki, których akcja dzieje się właśnie tu. Dzieje się u nas, w miasteczkach na ziemi lubuskiej. Pierwsza książka to jest typowy kryminał. Napisana została przez Martę Mizuro i nosi tytuł Cicha przystań. Marta Mizuro jest dziennikarką i początkującą pisarką. Ten kryminał został wydany przez WAB właśnie w serii kryminalnej. Akcja tego kryminału dzieje się w przepięknym lubuskim miasteczku o nazwie Łagów. Łagów Lubuski. Możecie znać to miasto z lubuskiego lata filmowego, które odbywa się od wielu lat właśnie w tym mieście. Łagów leży przy trasie do Świecka i położony jest nad dwoma jeziorami. Jest to miasteczko pocysterskie. Latem odwiedza je wielu turystów, wędkarzy, grzybiarzy i tych wszystkich, którzy szukają spokoju. Oto do tego Łagowa przybywa młoda prawniczka z Wrocławia, dokładnie pani prokurator o imieniu Zuzanna. Przybyła do Łagowa nie bez powodu. Przybywa, aby wyjaśnić tajemniczą śmierć swojej przyjaciółki Basi, która od 12 lat przyjeżdżała do Łagowa i już właśnie mija rok od tego momentu, kiedy znaleziono ją martwą w jeziorze. Policja stwierdziła, że był to nieszczęśliwy przypadek i że Basia się po prostu utopiła. Ale Zuzanna ma wiele podejrzeń i pragnie odkryć prawdę, prawdę o śmierci swojej przyjaciółki. Tę prawdę w tak małym miasteczku jak Łagów odkryć jest bardzo trudno, bo wszyscy mieszkańcy trzymają ze sobą i dociec prawdy, która dla mieszkańców jest niewygodna, jak już powiedziałam, jest bardzo trudno. Ale nasza pani prokurator jest nieustępliwa i dąży do celu, choć po drodze musi zdemaskować wielu znanych, bogatych i mieszkańców Łagowa. Zachęcam do przeczytania tego kryminału, który dzieje się, jakby to powiedział Stanisław Bareja, na tle, w pięknych okolicznościach przyrody, przyrody lubuskiej, przyrody Łagowa lubuskiego. A druga książka, napisana przez Łukasza Henela, zatytułowana Szkarłatny blask, dzieje się w moim rodzinnym mieście, czyli w Międzyrzeczu. Polscy mieszkańcy przybyli na tę ziemię i również do Międzyrzecza dopiero po II wojnie światowej ze wszystkich właściwie stron świata. Najwięcej przybyło ich z Zabuga, tak jak moi dziadkowie i rodzice, a mieszkający tu przedtem mieszkańcy oraz cała epoka poprzednia pozostawiła po sobie wiele do tej pory niewyjaśnionych tajemnic, a także międzyrzecki rejon umocniony. Międzyrzecki rejon umocniony, czyli tak zwaną drugą linię Maginota. Jest to ciąg wielokilometrowych podziemnych korytarzy, którymi, jak wierzą niektórzy, można było dojść do samego Berlina, przechodząc pod Odrą. W tymże międzyrzeckim rejonie umocnionym ponoć schowano sławną bursztynową komnatę. Dziś międzyrzecki rejon umocniony odwiedza wiele tysięcy turystów, ale tylko latem, ponieważ zimą w tymże rejonie zimuje wiele tysięcy nietoperzy. Przez całą noc chciałam złapać dla Was nietoperza i pokazać, jak naprawdę wygląda, ale widocznie jeszcze śpią, bo mi się to nie udało. Łukasz Henel przybywa do Międzyrzecza nie on sam, tylko jego bohater, który nazywa się Łukasz Stańczuk i jest świeżo upieczonym absolwentem socjologii. Tenże Łukasz przybywa do Międzyrzecza, aby przejąć spadek. Spadek po starym i właściwie zapomnianym stryju. Tym spadkiem jest chata. Chata znajdująca się w głębokim lesie, niedaleko wsi Kursko. Zresztą podziwiam autora za to, że tak dobrze zna topografię naszego rejonu i naprawdę wszystkie miejsca
nazywa tak, jak się naprawdę nazywają, czyli musiał spędzać tutaj u nas dużo czasu, być może na urlopie. I kiedy przejmuje tę chatę nasz Łukasz Stańczuk, zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. Dziwne i tajemnicze rzeczy. Tajemnicza jest chata nawiedzana przez ducha, tajemnicza jest organizacja, która morduje wszystkich wokół, tajemniczy jest kamień, który emanuje tym właśnie szkarłatnym blaskiem. Oprócz tego tajemniczy jest romans, ponieważ jest tutaj romans, nasz Łukasz zakochuje się w pani właścicielce biura handlu nieruchomościami. Wszystko to powoduje, że cała powieść jest tajemnicza, że w całej powieści dominuje sfera elementów nadprzyrodzonych, tajemniczych, pozazmysłowych. Wszystko to jest bardzo zgrabnie i sprytnie przez autora połączone w jedną bardzo ciekawą, bardzo interesującą powieść. Nic w tej powieści też nie jest oczywiste. Nieoczywiści są bohaterowie, nieoczywiste są miejsca i nieoczywiste jest zakończenie. Zakończenie przypominające ostatnią scenę z filmu Nagi Instynkt. Pamiętacie? Ten tajemniczy szpikulec do lodu, ukryty pod łóżkiem. Tak więc zachęcam do przeczytania jednej i drugiej książki, czyli do przeczytania książki Cicha Przystań oraz Szkarłatny Blask i odwiedzenia Ziemi Lubuskiej. A wtedy, jeżeli tu przyjedziecie, Ziemia Lubuska przywita Was wspaniałymi lasami, czystymi jeziorami, nietoperzami, a przede wszystkim wielką, wielką tajemnicą. Zapraszam na mój następny film.